Około 3 lata temu zaczęłam zauważyć, że moje zęby, szczególnie te z przodu, są bardzo małe i sprawiało to, że miałam duże szpary między zębami i po prostu zauważałam to głównie na zdjęciach. Nie chciałam się uśmiechać szeroko, bo było to bardzo widać i to mi najbardziej przeszkadzało. Na początku spotkałam się z dr Agnieszką, która przedstawiła mi cały plan, jak mogłoby to wyglądać, moje leczenie. No i od razu w sumie przeszliśmy do działania, bo byłam zdecydowana na to. Byłam bardzo zestresowana tym, jak będę wyglądać. Bałam się, że nie będzie mi się podobać i że będzie to wyglądało nienaturalnie. I na początku trochę dziwnie się czułam z tymi zębami, ale jak minęły tam około 2 godziny, to już później się przyzwyczaiłam i byłam zadowolona, ale na początku było to dla mnie bardzo dziwne. Miałam zakładany taki materiał na zęby, który pokazywał mi, jak to będzie wyglądać. I w sumie wyglądało to bardzo podobnie, tak jak teraz. Praktycznie wszyscy to zauważyli, jak tylko zaczęłam do nich mówić i każdemu się podobało, ale też byli w szoku, bo rzeczywiście bardzo naturalnie wyglądały te zęby i się nie spodziewali, bo ja nikomu nie mówiłam o tym, że będę miała taką zmianę. Czasami nawet myślę o tym, jak minie te 6 lat około i będę musiała wymienić to albo zmienić i po prostu chciałabym, żeby zostały takie zęby na zawsze, bo jest o wiele lepiej i jestem bardziej pewna siebie, więcej się uśmiecham i bardzo fajnie jest z nimi.